taki porządek chciałabym wprowadzić, który wiąże się chyba z jednym z takich ważniejszych momentów tej waszej dyskusji, naszej dyskusji, czyli problemu z definicją biedy, biedy, może spróbuję jak najmniej używać tego słowa, z deficytami, tak, różnego rodzaju. Jedna z takich fajnych językowych rzeczy to jest, jeśli zaczniemy mówić, że coś jest dotknięte jakimś deficytem albo biedą, to już zmienia postać rzeczy, bo wtedy nie widzimy tego naturalnego porządku rzeczy, tylko wiemy, że to jest stan tymczasowy. To jest rzecz, którą każdy z nas może zmienić i wprowadzić w swoje życie. Ale ważna rzecz, żeby zrozumieć, dlaczego tak trudno nam jest zdefiniować właśnie te deficyty i dlaczego tak trudno je potem przełożyć na rzeczywistość, jest też sobie przypomnienie pewno dla niektórych, a może zrozumienie też tego, czym w ogóle my jako ludzie dysponujemy. Socjologia mówi, że są trzy rodzaje zasobów właśnie, ten kulturowy, społeczny i ekonomiczny, które tak naprawdę określają nasze możliwości w świecie społecznym. I to jest okrutna prawda. Ja akurat uwielbiam Pierre'a Bourdieu, więc też często nim się posługuję, bo on najlepiej, że tak powiem, zreferował te kapitały i pojęcie klas w naszych współczesnych czasach. Niedawno ukazała się książka pod redakcją Przemysława Sadury i Macieja Gduli, którą wam bardzo polecam, bo tam są teksty takie nie całkiem, znaczy są akademickie, ale nie są napisane językiem, którego nie da się zaakceptować czy zrozumieć, i one dotyczą różnych obszarów i pytania, czy klasy nadal są obecne w Polsce, bo była cała taka dyskusja w środowisku akademickim, że już nie istnieją klasy, że są struktury, ale nie ma klas. Natomiast oni tam dowodzą, że jednak nadal klasowy podział istnieje, co wzmacnia ten nasz problem właśnie z deficytami. Czyli że te deficyty są nawet większe i są przepaści między jedną klasą a drugą w zakresie właśnie tych zasobów są jeszcze większe niż były. Zwłaszcza właśnie w ostatnich 20 latach, czyli to co po transformacji, kiedy mocno jedna grupa odseparowała się od drugiej. Bardzo krótko, żeby tak sobie zrobić właśnie porządek. Ten kapitał kulturowy to jest to wszystko, czego się nauczymy, jakim językiem mówimy, w jaki sposób się zachowujemy. Mówiąc bardzo potocznie, możemy go najczęściej rozpoznać poprzez nasz gust, nasz styl bycia, tak? I teraz już na podstawie nawet takiego, ja nie będę w tej chwili go rozbijał, bo trochę nie mamy czasu ani powodu, żeby się tak bardzo pochylać nad tymi teoretycznymi rzeczami. Chciałabym, żebyście tylko... Sami musimy oddychać. To mamy problem. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że sam kapitał kulturowy może doprowadzić szczególnie w szkołach. Tam powiedziałabym, zaryzykuję w tej chwili i powiem tak, że w szkołach najbardziej widoczny jest właśnie kapitał kulturowy, a nie ekonomiczny, bo dzieci na początku w tych pierwszych trzech klasach i w przedszkolu jeszcze, gdzie można największą i najskuteczniejszą pracę przeprowadzić, tu jest wielkie działanie, pole do działania dla organizacji, dla szkół, dla przedszkoli, to tam to właśnie powoduje segregację, tak? Kapitał kulturowy, czyli to jak dzieci mówią, czy pełnymi zdaniami, czy krótszymi zdaniami, czy konstruują w ogóle zdania, czy potrafią, to jest paradoks, bo rząd wprowadził taką nowelizację, że znaczy taką reformę, że dzieci mają w przedszkolu się bawić, tak? W ogóle nie mają się uczyć, tylko jest zapisane, jak pytałam panie w przedszkolu, robiłam wywiady, że mają tylko na wyraźne życzenie dzieci można uczyć ich pisania, liczenia, czytania i tak dalej. Co jest idiotyczne, bo to jest etap, gdzie rzeczywiście możemy wyrównywać realnie te szanse i budować świadomie kapitał kulturowy u dzieci. Natomiast one już na tej pozycji, mówiąc, taki chłopczyk powie szłem, a nie szedłem, to szczególnie w pierwszych klasach szkoły podstawowej, albo wziąć zamiast wziąć i tak dalej, czyli te szczególnie kulturowo uwarunkowane, klasowo uwarunkowane sformułowania pokazują, gdzie, z jakiej rodziny to dziecko jest, albo jaki rodzaj zasobu jest w rodzinie. I naprawdę ile nie miałam rozmów w imieniu naszych dzieciaków, których mamy ich około 30 w Świetlicy, dzieci z domów z deficytami wszelakimi. Jak chodzę do szkół i walczę o te dzieciaki, właśnie o wzmacnianie ich kapitału, albo też nieocenianie dzieci przez te zasoby, to zawsze spotykam się z opiniami nauczycieli, szczególnie kobiet, bo w podstawówkach to nauczyciele to głównie kobiety. No tak, ale matka jest pijaczką. No tak, ale i cały czas słyszę coś, co wcale nie mówi o ekonomicznym deficycie czy społecznym, tylko o kulturowym, tak?
Czyli, że na dzieci przerzucany jest ten ciężar i one mają absolutnie koszmarną, niemożliwą sytuację dla siebie. One nie mają szans najczęściej, bo oczywiście pewno z Was niektórzy tu są nauczycielami, nauczycielkami i walczą z tym, świadomie, nieświadomie. Niemniej jednak to Was są jednostki, jeśli tak jest. To naprawdę jest mniejszość świadomych nauczycieli, nauczycielek, którzy mają świadomość kapitału, siły kapitału kulturowego. Na to się oczywiście... Tak? Moja właśnie sytuacja, mam jedną taką, taki przykład. A propos właśnie kapitału kulturowego. Mam w przedszkolu rodziców, którzy uważają generalnie się za wykształconych, inteligentnych. I ich córka w pewnym momencie powiedziała do mnie takie zdanie podczas zabawy: ciocia, ta zabawa jest mega. I oni generalnie już właśnie takie wyrazy, powiedzmy, jak mega, jak że to się super, one tak weszły jakby do naszej kultury, że trudno tak naprawdę jakby rozdzielić to. Jedno drugie wspiera, tak? Jak widzimy, że dziecko jest jako dorośli, opiekunowie, opiekunki, że jest ubrany tak, a nie inaczej, że ma zapach specyficzny, że śmierdzi za przeproszeniem wilgocią. To jest bardzo charakterystyczne. Z trudnych, bardzo deficytowych środowisk dzieci mają bardzo intensywny, specyficzny zapach, którego same dzieci między sobą nie rozróżniają. Nie wiem, kiedy, w którym momencie dokładnie zaczynają. Myślę, że około 3-4 klasy dzieci zaczynają o sobie mówić, że ktoś śmierdzi. Ale w pierwszej klasie i w przedszkolu jeszcze to nie jest to, co od razu dzieci wyłapują. Ale nauczyciel, nauczycielka wyłapuje i jeżeli nie przepracował w sobie siły właśnie tego kapitału, czyli że to nie dziecko jest winne tego, że ma niski kapitał, tylko jest z jakiejś rodziny, że coś za tym stoi i jakby stygmatyzuje to dziecko przez ten ciężar, który wniósł do tego przedszkola czy szkoły, to nie ma szans, po prostu jest koniec. To dziecko już chodzi z tym odsuwaniem od zadań specjalnych, od gratyfikacji, od lepszego miejsca w grupie, od szczególnej uwagi opiekuna, opiekunki. Bo to trzeba znowu, powiem, ogromnej siły i wyobraźni, żeby mieć pomysł na to dziecko, jak je uwspólnotowić, jak w ogóle stworzyć wspólnotę dzieci, żeby one za siebie nawzajem odpowiadały, żeby chciały ze sobą pracować. Ba, co zrobić, żeby wymyślić, i to być może zrobimy dzisiaj, wymyślić sieć pomagania temu dziecku w ogóle na najbliższe lata. Jest to niesamowicie trudne, bo to wymaga wyjścia poza swoją rolę nauczyciela, nauczycielki. To jest tak, to dużo wymaga też, czy nie? No tak, to oczywiście nie. Tak, no bo to pytanie, jak na przykład dziecku powiedzieć, my na przykład mamy z tym permanentny problem, jak dziecku powiedzieć, że jego zapach jest taki, że nie potrafi, a dzieci śmierdzą moczem na przykład, tak? Są takie, to nie jest, dzieci mają wszy współcześnie, mamy pełno takich dzieciaków, to są problemy z XIX wieku wzięte, ale one nadal są. Jak przytulić takie dziecko, skoro resztę przytulam jako przedszkolanka, bo dalej tak jest, że dzieci się garną i w ogóle, to co mam zrobić? To są proste pytania, ale kluczowe, bo jeżeli tego dziecka ileś razy nie przytulę albo będę stosować uniki, ono gdzieś to będzie pamiętać. A potem szkoła to jest proces nieustannego przypominania i reprodukowania pozycji. Taka jest prawda. Wszystkie zajęcia są tak skonstruowane, chyba że znajdzie się cudowny, mądry, empatyczny nauczyciel, do tego najlepiej, gdyby jeszcze dyrektor był w porządku, czy dyrektorka, że z tej sytuacji naprawdę nie ma wyjścia. To jest katastrofa w tym kraju. Taka jest prawda. Wszystkie obserwacje, jakie podejmuję od strony dorosłych, czyli patrzę na przykład, robiłam taki projekt w Lublinie na osiedlu kontenerowym, gdzie przez dorosłych zaglądałam co niżej, to okazuje się, że większość tych, których wprost nazwalibyśmy już bez jakby tego trudu wyznaczania, co jest biedą, wprost, czyli tych, którzy mają deficyty we wszystkich możliwych kapitałach, to są najczęściej ludzie, którzy już drugie, trzecie, czwarte pokolenie reprodukują, czyli coś jest nie tak. Znaczy, ja sobie zadaję pytanie, gdzie jest problem, że nie możemy przerwać tego łańcucha reprodukcji deficytu biedy. Tylko pierwsze jest właśnie pytanie o współpracę między ludźmi tak naprawdę, bo właśnie w dużej mierze tu jest właśnie problem, jeśli chodzi właśnie o współpracę rodziców czy nauczycieli, bo to nie zawsze jest tak, jak wydawałoby się, że powinno być ok, wszystko powinno być dobrze, a tak naprawdę często jest taka ściana, mur i albo rodzice nie chcą, albo też nauczyciele niektórzy po prostu zupełnie twardo nie. Tak, wrócimy, bo to będzie przedmiotem ćwiczeń, niemniej jednak powiem, że nie możemy w związku z tym, ja przynajmniej tak staram się siebie ćwiczyć i swój zespół, nie możemy przyjąć, że tak jest i koniec. Znaczy trzeba znowu zrobić ogromną pracę i znaleźć sposób, żeby tych rodziców zmienić.
kapitalny Mikołaj Jurkowski z byłego, nieważne, pracuje w Centrum Sztuki Współczesnej Gdańsk-Łaźnia. Opowiada, bo on pracuje cały czas z takimi dzieciakami. Tam jest po prostu bardzo ciężki, przy łaźni to jest jedno z najtrudniejszych środowisk społecznych w Gdańsku. I on opowiada, że tak widzi ważne to, że rodzice są tym elementem, że on nawet tego pijanego ojca wprowadza i wymyśla szybko, to niech on na czworakach rysuje. I to zaczyna działać, tak? To jest niesamowite, że on po prostu jako ten animator, jako ten artysta dostosowuje troszeczkę, wychodzi poza siebie i znajduje jednak ten wspólny język, tak? Czy też sposób na dowartościowanie w efekcie tego chłopczyka, bo nagle pierwszy raz w życiu ojciec z nim coś robił, tak? No słuchajcie, no po prostu wiecie, włosy dęba stają ze wzruszenia, bo nikomu nie przyszło do głowy wcześniej, że może nie trzeba narzucać mu, że ma stać i przy sztaluce, tylko że może trzeba przyjąć to jego, powiedzmy, niemalże naturalną postawę, tak? Na czworakach. No straszna historia, ale efekt przynajmniej na ten moment pozytywny. Być może ten jeden raz zobaczył tego swojego ojca. Także to wiecie, to wymaga nieustannego od siebie wychodzenia poza swoje schematy i swoje kapitały. Generalnie, jeszcze raz powtórzę, kapitał kulturowy to jest taki rodzaj zasobu, taki rodzaj dóbr, które posiadamy, które budujemy w sobie od pierwszego dnia życia. I teraz to jest najprostszy przykład. Jeżeli słyszę od matki albo od ojca codziennie ileś razy, poszedłeś, poszłaś, nie wiem, wziąłeś, wziąć to trzeba, już tak się czepiam tych dwóch wyrazów, bo one są takie charakterystyczne, każdy z nas wymieniłby ileś. To powiedzcie mi, jak dziecko, które w wieku 7 lat po raz pierwszy słyszy gdzieś w szerszej grupie, prawidłowo powtarzany cały czas wyraz, jakie on musi siły, ten chłopczyk czy ta dziewczynka, użyć, żeby nagle zmienić swój nawyk językowy. Poznałam ludzi dorosłych, właśnie ze Śląska, który już dzisiaj był przywołany, którzy właśnie w całkiem dorosłym wieku dowiadywali się, że mówią nieprawidłowo. Słuchajcie, to też Pierpurd je opisywał, że nasze ciało fizycznie nie jest w stanie reagować dobrze. Ono się poci po prostu. Świetnie to widać, czego ciągle galerie i miejsca sztuki nie przepracowują, że człowiek, który przez całe życie swoje dojrzewające, czyli tam do 20 roku życia załóżmy, nie chodził do galerii, w domu nie było książek, w domu nie było obrazów, nie było różnych rzeczy, które by mogły budować ten wysoki kapitał kulturowy, to jak on wchodzi do muzeum albo galerii w wieku 20 paru lat, to on jest cały spocony. On, jak prowadziłam galerię szarą, którą zakładałam, to ja miałam takie obserwacje, że jak się udało przyciągnąć ludzi takich zwyczajnych spoza naszego kręgu, to oni wręcz tak patrzyli, czy wystarczy jak 2 minuty będę stać przed tym dziełem, czy już mogę przejść, i bardzo rzetelnie stali przy każdym obiekcie, tak? Natomiast człowiek, który siedzi w tym, ma wysoki kapitał, co robi? Wie, którą pracę ma obejrzeć. On w ogóle się nie przejmuje. On ma ciało, które jest totalnie przygotowane do takiej wędrówki po galerii czy muzeum. To jest jeden z przykładów. Więc jeszcze raz, jeżeli kogoś przez 7 pierwszych lat, które są kluczowe dla naszego życia tak naprawdę, nie zrobi się pewnej roboty, nie ma tam tego czegoś, tego zasobu, to potem jest naprawdę zupełnie inna praca. Natomiast to, co my robimy, ten nasz kontakt z naszymi, tymi, z którymi pracujemy, tak? Ja to ze studentami najczęściej i z dzieciakami, ale to jest jakby inna bajka. Ktoś z was z dorosłymi prawdopodobnie, ktoś z was jeszcze z jakąś młodzieżą, to już widzimy efekt, tak? Który możemy rozbudowywać, a czasami nie mamy z czym pracować, po prostu. Ale my, ponieważ to się właśnie naturalizuje, tak? My będziemy mówić, ale on wrażliwy. A nie wiemy, ile tam pracy matka z ojcem czy dom włożył, żeby ta wrażliwość w ogóle była skonstruowana. I to jest właśnie, jeżeli nie umiemy zdefiniować biedy, to jest jeden z pomocnych elementów, tak? Jak no, jest jakiś deficyt gdzieś w tych zasobach. Kapitał ekonomiczny, właściwie powinnam najpierw o społecznym. Kapitał społeczny to są te nasze relacje, które mamy, czyli, ale takie, które nie, że mam w spisie telefonu w jakiejś tam w ogóle postaci niezwykłe, tylko te, które są skuteczne, te, że rzeczywiście kogoś znam, że rzeczywiście z tego jest jakiś efekt, mówiąc bardzo potocznie, tak? Czyli te realne nasze relacje, które zobaczcie, inne będą, jeżeli ja mam wysoki kapitał kulturowy, jeżdżę na konferencje, jeżdżę sobie tu i tam do Poznania, do zamku przyjechałam, moje kontakty będą inne niż człowieka, którego ze względu na deficyt ekonomiczny i kulturowy nie stać na to, żeby gdziekolwiek pojechać. Są ludzie, którzy nie mają elementarnie na bilet jakikolwiek, tak?
nawet jeżeli nie mają świadomości, że coś jest ważne w tej miejscowości, żeby tam dojechać, to jak on ma te swoje relacje zawiązać, budować ten kapitał społeczny, jeśli w związku z brakiem świadomości, z brakiem środków, albo wystarczy brak świadomości, jak on ma zbudować ten swój kapitał społeczny? Jak on ma poznać ludzi, którzy go włączą do jakiegoś innej części kultury, czy innego obszaru, który nas interesuje? Znowu, jest to niemalże niemożliwe, po prostu, tak? Czyli świadomość tego, że rzeczywiście każda jednostka ludzka w tym świecie jest jednak zbudowana w takich kategoriach socjologicznych, z pewnych zasobów, tych kulturowych, ekonomicznych, społecznych, pozwala nam też określić rzeczywiście różne walory tej biedy. Możemy wtedy mówić, on jest ubogi w kapitał kulturowy, czyli że, albo inaczej, prościej, bo nie musimy się tak bez sensu, znaczy beznadziejnie trudno wypowiadać, ale możemy powiedzieć, że no nie skończył szkół, tak? Nie ma żadnych tytułów, nigdy w domu nie miał ciekawych książek. Czyli on w takim naszym europejskim, uniwersalnym spojrzeniu będzie biedny w ten kapitał kulturowy, co nie znaczy, bo tu jest miejsce dla nas do przepracowania. Po pierwsze, on jednak reprezentuje jakąś kulturę, tak? Jakaś to jest jednak kultura, jakiś język, jakieś wartości i tak dalej, i tak dalej. Więc też trzeba uważać, żeby nie narzucić mu, żeby to nie było, wiecie, jakieś, że ja wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre, tak? Znaleźć to porozumienie. Ale nie stygmatyzować go i nie odrzucać ze względu na pewne deficyty w tej materii, tak? W tym kontekście właśnie kapitału kulturowego. To, co chcę wam pokazać, ten Łukasz Surowiec zwłaszcza, trochę właśnie jak antropolog Tomek Rakowski, próbuje właśnie pokazać pewną kulturę i obnażyć, że tam jednak coś jest, tak? Że to nie jest tak, że ci ludzie nie mają niczego do zaproponowania. On się zajmuje bezdomowcami. Pracował bardzo długo z grupą bezdomowców, która mieszkała pod wiaduktem w Katowicach, niemalże w centrum Katowic. Bardzo długo z nimi, wiele miesięcy z nimi pracował, czego efektem jest dwuczęściowy film. Nie wiem, czy pokażę cały, bo trochę boję się, że nie zdążymy czasowo. Być może zrezygnuję z wodiczką, a wy sami sobie może potem dooglądacie, bo ten surowiec jest niezwykle cenny. On pracował przyjmując, że tam jakieś te kapitały są i że ci ludzie reprezentują pewną kulturę, czyli nie chciał im narzucać swojego wizerunku, naprawiać ich świata, tylko chciał się dowiedzieć, czy przypadkiem nie jest tak, że oni nam dają pewne rozwiązanie, że dają nam pewien model życia. On twierdzi po tej wielomiesięcznej pracy, która już się przerodziła w kolejne i w kolejne projekty, bo ja mam tylko jeden, szczęśliwego nowego roku. On twierdzi, że oni pokazują, jakie jest dla nich rozwiązanie, dla bezdomowców, którzy piją alkohol, bo to jest problem, tak? Bezdomowcy, którzy nie piją alkoholu, mają jeszcze jakiś wybór, mogą iść do ośrodków czy noclegowni, natomiast ci, którzy piją, którzy są najbardziej dojmującą grupą, są tym innym, którego jakoś się o niego ocieramy, no to dla nich nie ma żadnej propozycji. To jest raczej tak, około 1000 takich bezdomnych umiera w ciągu roku, tak? W zimie, to jest spora grupa. Oni mają właśnie w ten sposób wyginąć, jeśli tak można. Takiego języka zresztą się używa. I właśnie Łukasz Surowiec trochę nam opowiada, że dla nich rozwiązaniem na przykład są pustostany. Pozwolić im żyć w tych pustostanach, tak? Które i tak są skazane na różne tam swoje historie. To jest oczywiście artysta. Pamiętajmy o tym, że to jest artysta. I on ma prawo do takich utopii, tak? Znaczy daliśmy prawo w historii sztuki, prawo artystom do tworzenia utopii. I bardzo dobrze, że są te utopie, bo my możemy się do nich odnieść, tak? W tej swojej warstwie takiej intelektualnej. Możemy się zastanowić, czy rzeczywiście to jest propozycja, czy też to nie jest propozycja. Generalnie zrobił coś więcej niż wszyscy inni. Pokazał pewną kulturę, wszedł tam nie wartościując i pokazuje nam, że oni sobie jednak radzą jakoś, tak? I spróbujemy zobaczyć ten materiał, zastanowić się i potem jeszcze ćwiczyć. Czy do tego są jakieś pytania? Czy chcecie coś dopowiedzieć? Może jakieś doświadczenia ciekawe ze szkoły jeszcze macie? Na przykład to, co koleżanka mówiła o tej stołówce, no to jest właśnie też, to jest straszne, bo to się w wielu szkołach zdarza.
W niektórych już zmieniono to, natomiast rzeczywiście te stołówki to jest koszmar, że dzieci się segreguje ze względu na dotacje, że ktoś ma przez siebie zapłacony obiad i one rzeczywiście często rezygnują z tych obiadów i są głodne, a często jest tak, że to jest jedyny posiłek w ogóle w ciągu dnia dla tych dzieci. I mam też taką obserwację, nie wiem, może nauczyciele mnie, bo to jest sprzed kilku lat, że miałam praktyki w szkole i jako obserwator i poszłam z panią nauczycielką do klasy E, bo są tymi literkami oznaczone. I ta pani nauczycielka mi powiedziała, a wiesz, to jest klasa E, to jest taka grupa. Kolejne. Więc to jest po prostu taka już segregacja klasowa, czyli w klasie już mamy dzieci, które ten kapitał kulturowy, wszystkie, no bo tak wydaje, taka była opinia tej pani nauczycielki, czyli wszystkie mają problemy, czy mają deficyty w tym kapitale kulturowym. Może to się zmieniło, nie wiem. To było, nie zmieniło się. Ale no właśnie. Wiele, to ja też dorzucę, bo ja z kolei dosyć dobrze znam takie wiejskie środowisko szkolne, gdzie jest, nie wiem, bogatsza podmiejska wieś i okoliczne i jest jedna rejonowa szkoła i właściwie od dwóch, trzech pokoleń jest ta sama sytuacja, że dzieci z tej wsi wszystkie pójdą do jednej klasy, broń Boże ich nie przemieszamy z tą bogatszą. No bo tak, bo rodzice by tego nie chcieli, bo wszyscy o tym wiedzą, że... Problem chyba systemowy, odgórnie, no bo nie wiem, jak są ustalane klasy. I to jest też taki problem, bo nie, to inaczej nie jest systemowy. Nie, to jest wezmę do szkoły. Ale też jest zupełnie inaczej się wtedy pracuje zupełnie z taką grupą. I to jest argument, który często dyrektorzy stawiają, czyli że lepiej wiedzieć, do jakiej klasy idę i tam dostosowuję ten materiał, niż walczyć i wyrównywać te szanse, czyli żeby ciągnął silniejszy słabszego, tak? Zdecydowanie tak jest, natomiast jest to rzeczywiście dalej praktykowane w niemalże większości szkół powszechnych, państwowych, że segreguje się klasy, chociaż nie ma takiego przymusu. To jest coś, co nie jest ustawowe. To jest nagminne. Tak, to jest coś, co dyrektor może zmienić. I rzeczywiście dobiera się nauczycieli do tych klas innych. Wiadomo, jak tam wchodzi nauczyciel. No metody pracy zupełnie są inne metody pracy. Tak, materiał jest zupełnie inaczej realizowany. Ja zwróciła na jeden element, mianowicie trochę na to, że nauczyciele nie dostają również takich kompetencyjnych czy profesjonalnych narzędzi do tego, żeby w odpowiedni sposób gromadzić wiedzę o środowisku dzieci. I bardzo często poprzestają na powierzchownych własnych obserwacjach, na plotkach, za przeproszeniem, takich lokalno-środowiskowych, albo ja znam i takie sytuacje na braniu na spytki innych dzieci, natychmiast wysyłając sygnał, że o koleżankę X o coś z nią chodzi, tak? Skoro ktoś mnie sama jako dziecko byłam tak na spytki brana, tak? Czy tej dziewczynce nie należałaby się pomoc materialna? No to natychmiast działa, bo sobie myślisz, że... O co chodzi z tą dziewczyną, więc nieumiejętność też szukania wiedzy. Jednym ze skutków jest właśnie to, że rodzice, którzy powinni korzystać z tych podręczników, za które państwo zwraca pieniądze, to tego nie robią, ponieważ się wstydzą bardzo często. To nie jest tak, że oni, nie wiem, są leniwi czy coś takiego, chociaż czasami jest ten element, że oni naprawdę, to co nam się wydaje być takie oczywiste, wypełnienie pewnych dokumentów, dla ludzi, którzy mają z tym permanentny problem, nie, jakby jest to fizyczny opór, żeby iść i prosić o zwroty, żeby zebrać te paragony, żeby te wszystkie faktury pamiętać. Ja wiem, że nam jest to trudno uwierzyć, bo my żyjemy ciągle wokół faktur, tak? Natomiast dla ludzi, którzy generalnie żyją w pewnym środowisku, jeszcze się ich właśnie gettoizuje najczęściej, czyli jeden drugiego wspiera w tej takiej niemocy, to bardzo trudno jest wypełnić. Efektem tego jest to, że dzieci nie mają podręczników w szkole, tak? A dzisiaj bez podręcznika to nie jest tak jak kiedyś, że jest w bibliotece podręcznik, który można wypożyczyć, tylko go po prostu nie ma i dostaje permanentnie złe oceny. Bo tak jest, też mam dziecko, więc też to testuję troszeczkę. Co roku się zmieniają te podręczniki, bo kiedyś jeszcze było tak, że można było sobie... I wydaje się na to od 300 do 400 zł, więc... Właśnie nie sytuację przeze mnie zaobserwowaną tylko przez rodziców, którzy pracują w szkole w małym miasteczku. To tam jakieś taką sytuację, że był uczeń, który nagminnie używał wulgaryzmu w formie przecinka. No i wszyscy nauczyciele tego tam ucznia poprawiali, oczywiście uczeń najgorszy i tak dalej. No a uczeń stwierdził, że ale w ogóle o co chodzi, no rodzice tak mówią. I no tutaj już nauczyciel jest uziemiony, bo
prawdopodobnie mówił też tak w przedszkolu, albo gdyby trafił do przedszkola wcześniej i słuchajcie, no to jest niesamowite, ale dziecko spędza w sferze szkolnej ile? 7-8 godzin, w przedszkolu czasami do 10 godzin, bo rodzice właśnie szczególnie z tych rodzin, gdzie pracują w różnych dziwnych miejscach, bardzo długo przetrzymują dzieci w przedszkolu. Więc coś jest nie tak, jeżeli nie potrafimy znaleźć efektu tej obecności w tej szkole, tak? I to jest, uważam, śmiem twierdzić, że to jest nasz, jak tu siedzimy wszyscy, problem. Czyli być może, i to spróbujemy potem znaleźć na to w ćwiczeniu odpowiedź, być może organizacje powinny się bardziej włączyć, być dopuszczone, bo to jest troszeczkę inaczej, że organizacje bardzo chcą wejść do szkół, ale nie ma tej kultury ciągle współpracy organizacji ze szkołami. Szkoły są pseudoautonomicznymi ośrodkami, do których wejście każdego obcego jest traktowane jak naruszenie jakiejś autonomii. Przećwiczyliśmy to, wiemy ile nas to kosztowało. Bardzo często też jest tak, jak właśnie prowadziłam warsztaty dla dzieci, że owszem, nauczyciele przychodzą, ale z łaską siedzą i najczęściej telefonami się zajmują w tym czasie. To bardzo ciekawe. Bo wychodzą czasami. Wychodzą, zostawiają, po prostu dzieci są już zabezpieczone. Jak się idzie do szkół, to wypełniają wtedy te swoje papiery, kompletnie nie uczestnicząc w tak ważnych zajęciach, bo organizacje wnoszą inny język i inną kulturę i pewne sposoby rozwiązania. Naświetlają pewne problemy, więc jest to ogromne wsparcie dla szkół. Ja już nie wspomnę, że jakby to nie chodzi tylko o szkołę i organizacje pozarządowe, ale też podam przykład, gdzie właśnie to wszystko się objawia. Mamy dziewczynkę, która z powodu rozpadu w ciągu roku rodziny przestała chodzić do szkoły. Zaczęła wagarować, leżąc w domu, zostając po prostu w domu. Nikt nie pofatygował się, żeby sprawdzić, czy ta dziewczynka gdzieś chodzi, czy co się z nią dzieje, czy to nie jest depresja, czy to nie jest anemia, czyli jakieś służby zdrowia powinny się włączyć. Efekt jest taki, że dziewczynka razem z mamą trafiły do sądu, dziecko ma nakaz wyjazdu do zamkniętego ośrodka na wiele miesięcy. Na dodatek ośrodki w Polsce są przepełnione, zwłaszcza w czasie wakacji, w związku z czym czeka, aż ktoś któregoś dnia zadzwoni, bo jest nieodwołalne, tak? Czyli efekty są dramatyczne, ponieważ to coś może jej złamać życie w ogóle. Jak ona trafi do niewłaściwego ośrodka, do niewłaściwej grupy, gdzie spędzi jakieś, nie wiem, zależy, od czasami tylko 2-3 tygodnie, ale czasami aż 3 lata całe gimnazjum tam będzie siedzieć. To nie będzie już w porządku potem osobą. Ona wchłonie tamte rzeczy i bunt przeciwko i takie poczucie niesprawiedliwości przede wszystkim. To jest jeden z przykładów, który mamy w świetlicy. Co nie zadziałało? Sieć. Nie zadziałała żadna sieć. Szkoły nie są autonomiczne, znaczy uważam, że nie powinny być nawet autonomiczne w tym organizacyjnym zakresie. Znaczy, że jeżeli to są dzieci, które są jakimś tam naszym wspólnym dobrem, to jak my, w ogóle, wiecie, praca nad biedą nie uda się w ogóle, jeżeli właśnie będziemy myśleć siecią i jakąś wspólnotą, po prostu. Ja tutaj chciałam się zapytać do samych klas, że też jest bardzo duża kwestia rodziców tutaj, bo to akurat wiem, taka sytuacja z opowieści koleżanki, że była wychowawcą w klasie, gdzie klasa była mieszana. I na przykład mama jednego z ucznia, takiego bardzo zdolnego, przyszła i zapytała właśnie, ile tutaj będzie świadectw z paskiem. To już było pod koniec roku. A w której klasie jest najwięcej tych świadectw z paskiem? Bo ona by chciała dać do tej klasy, gdzie jest najwięcej świadectw z paskiem, bo wtedy by go podciągali jeszcze bardziej do góry, bo by miał z kim rywalizować. A był w klasie właśnie takiej mieszanej, gdzie połowa klasy to właśnie, no można powiedzieć, że taka była z patologii trochę biedna, tak, że po prostu no rzeczywiście ten kapitał kulturowy też tam był bardzo mały. I na przykład tutaj jaka jest reakcja rodziców, gdzieś tam rodzic się nie zgadzał na to, żeby dziecko było w takiej klasie, nie? No ale rodzicami jesteśmy też my i jak tu siedzimy, to każdy z nas ma pewną rolę w tej całej świecie do odegrania. Obawiam się, że część z nas, gdybym... Ja akurat dużo pracy, mimo że pochodzę z takich właśnie środowisk, to musiałam mnóstwo pracy włożyć w to, żeby jednak dać dziecko do zwykłej szkoły, do klasy, gdzie są różne dzieci. Te dzieci przychodzą i ja wiem, że ja za każdym razem też muszę się z tym mierzyć. To, co w świetlicy przeżywamy, że te dzieci właśnie przychodzą z różnymi zapachami, z różnymi jakimiś tam insektami. To jest ogromna praca nad własną cielesnością wręcz, żeby właśnie mieć świadomość, że robimy wielką rzecz na przyszłość, tak? Że to nie mogę tu dbać o siebie. Czyli ta praca, dodam tylko, musi się wiązać z dyskomfortem. Znaczy my musimy mieć świadomość, że to nie będzie komfortowa sytuacja.
że poruszamy się na poziomie żenady bardzo często. O elementarnych rzeczach musimy mówić i umieć mówić. To jest problem. Że ci rodzice są, jacy są i teraz trzeba coś wymyślić, żeby albo ich sparaliżować, zneutralizować, włączyć. To jest nasza rola. I tu ktoś powiedział, że właśnie nas się tego trochę nie uczy. Rzeczywiście studia pedagogiczne, czy takie kulturoznawcze, gdzie też część trafia do szkół potem, czy inne, nie uczą tego tak naprawdę. Nie ma metodyki pracy nad takimi problemami w ogóle. To musimy sami wypracować. Tylko właśnie tutaj jest też rola duża rodziców, żeby oni na przykład w domach też rozmawiali ze swoimi dziećmi. No tak, ale tego oczekiwać nie I nakreślali też, żeby po prostu, bo często już w domu się dzieją takie rzeczy, że gdzieś jest nacechowane takie nacechowanie negatywne tych dzieci z biedniejszych rodzin na przykład, że już rodzic gdzieś w domu swojemu dziecku. Ale to mi się wydaje, że kapitał kulturowy on jest taką kategorią, którą należy jakby mierzyć nie tylko, że może być niski albo wysoki, ale on też po prostu jakby w skali takiej horyzontalnej jest bardzo mocno zróżnicowany. Myślę, że tak trochę pod Łukasza Surowca i jego film warto może powiedzieć o tym, że istnieją właśnie różne sposoby wewnątrzrodzinne radzenia sobie z biedą. Trudno byłoby przyznać, że każda biedna rodzina nie próbuje sobie z tym jakoś radzić. Oni sobie radzą w swoim życiu codziennym. I fajnie byłoby, gdyby edukator potrafił rozpoznać te sposoby radzenia sobie. To jest może taka moja domorosła uwaga, ale mam ostatnio takie wrażenie, bo to mnie akurat uderzyło z moich własnych obserwacji, że ta bieda i kapitał kulturowy w różnych biednych rodzinach, on może być także zróżnicowany, nie wiem, geograficznie na przykład. Oczywiście, tak. Bieda z Kujawsko-Pomorskiego, skąd ja pochodzę i z mojej rodziny, jest zupełnie inną biedą niż bieda śląska. I ja mam wrażenie, że w każdej biednej albo w wielu biednych śląskich rodzinach istnieje coś w rodzaju nawet etosu biedy, to znaczy przekładania tej sytuacji biedy na szereg bardzo skomplikowanych, codziennych operacji radzenia sobie z tą biedą. Na przykład kultura oszczędności potrafi być niesamowita. Ja jestem strasznym utracjuszem, a ostatnio spotkałam się z biedną oszczędnością śląską. To jest tak skomplikowany system, że on mnie po prostu zupełnie powala, bo to naprawdę to wymaga ogromnej dyscypliny w rodzinie, ogromnej uważności, ogromnej kategoryzacji, co ile kosztuje, myślenia systemowego, czasami planowania budżetu. Czyli to nie jest też tak, że jakby a w Kujawsko-Pomorskim, na przykład w mojej rodzinie, bieda jest puszczeniem wszystkiego na luz. Jesteśmy biedni, nic nam nie mamy dopłat z Unii, nie rodzi nam się nic na ziemi. Przepraszam, ale moi pradziadkowie przyszli na tą ziemię, bo była urodzajna, a moi współcześni rodzinni, że tak powiem, towarzysze kompanii uważają, że tam się nic nie rodzi, że to są kompletne piachy. Nie, tam są czarnoziemy. Tylko że po prostu oni uważają, to jest wszystkie, puszczenie wszystkiego na luz, tak? Więc istnieją taktyki radzenia sobie z biedą, które też są rodzajem kapitału kulturowego. Może nie utrzymanego z zewnątrz, tylko jakby no istnieją po prostu różne kultury biedy, ja tak uważam. Prawdopodobnie również może to być zróżnicowane nie tylko w skali ogólnopolskiej, powiedzmy geograficznie, ale też na przykład dzielnicowo, w obrębie poszczególnych miast. Tutaj mieliśmy o Wildzie, nie? Że Wilda jest taką dzielnicą, gdzie ta bieda. Myślę, że... Ale też etosową, bo tam Wildy jestem, więc to widzę, że to jest jakby kombinowanie jako codzienność, przedpołudnie zwłaszcza, tak, że nie mam pracy, jestem drugim, trzecim pokoleniem bez pracy w mojej rodzinie, więc ja po prostu kombinuję, kręcę, noszę reklamówki alkoholu, przy tej bramie postoję, przy tamtej postoję i do wieczora coś zbiorę. To jest praca w gruncie rzeczy, tak, właściwie całodzienna. Mi się wydaje, że biedne dzieci są bardzo zapracowane. I one po prostu w życiu rodzinnym, one mają może nawet więcej obowiązków niż dzieci z bardziej uposażonych w kapitał ekonomiczny rodzinach. No, że... Tylko inną pracę. Tak, że to też powiem, bo mamy właśnie takie doświadczenie z tym, większość z nich rzeczywiście, tak jak mówisz, ma taką pracę 24 na dobę, czyli zajmują się młodszym rodzeństwem albo sąsiadów dzieci. I to, co oczywiście niesamowite, co dla nas jest takie odkrywcze, że to jest niesamowita kultura wspólnotowości też, czyli coś bardzo wartościowego, czego my już nie potrafimy w tej swojej kulturze klasy średniej i wyższej, nie potrafimy w ogóle wypracować. Ja tutaj też mogę podać przykład, ponieważ u nas jakby w szkole też są, no, z różnych rodzin, wiadomo, są dzieci i na przykład powiedzmy dziecko z dobrego domu, powiedzmy, tak to nazwę, na przykład po zajęciach gdzieś tam jedzie na dodatkowe zajęcia, czy jazdę konno, czy dodatkowe angielski, różne takie gdzieś tam poszerzające ich wiedzę zajęcia, a na przykład te dzieci, powiedzmy, biedniejsze, one są bardzo ze sobą zintegrowane, bo one na przykład po szkole właśnie pójdą grać na boisku w piłkę i to są zupełnie inne dzieci.
I bardzo często one są nawet w stosunku do nauczyciela o wiele większy, mają szacunek i są takie bardziej kulturalne na przykład. Tylko, że ich tak. dobra nie są konkurencyjne na rynku. To opieka nad dziećmi, swoimi młodszymi braćmi, siostrami nie ma żadnej wartości rynkowej, niestety. My nie widzimy tego jako wartości. Ma wartość umiejętność jazdy na koniu, język niemiecki jakiś tam inny i tak dalej. Te dzieci z domów zaopiekowanych, może nie zaopiekowanych, z wysokimi kapitałami, już tu niezależnie nawet od terenu, to jest bardzo słuszna uwaga, że trzeba bardzo być czujnym w tym ocenianiu tych kapitałów i określaniu też szans tych ludzi w związku z tym. No to te rzeczy, którymi te dzieci dzisiaj się zajmują, to one stanowią dobra pewne rynkowe albo nie. To jest wielki problem dla nas również jako edukatorów, nauczycieli i tak dalej, bo my mimo wszystko będziemy bardziej cenić ten wysublimowany język tego jednego dziecka, a tą umiejętność opiekuńczości czy czegoś takiego zawsze to będzie to w drugim rzędzie. Zwłaszcza jeśli chodzi o konkursy, czyli o szanse znowu na lepsze gimnazjum, lepsze liceum i o różne inne rzeczy, tak? I też znowu ja nie cierpię mówić o systemie, ponieważ zawsze staram się widzieć ludzi za tym systemem i tymi, którzy wykonują ten system, ale rzeczywiście system nam nie pomaga tutaj wyjść, bo szkoły są rozliczane z konkursów, z punktów i tak dalej, więc znowu jest licytacja w pierwszych 3-4 latach, kto ma możliwości konkurować o lepszą ocenę samej szkoły, tak? To jest segregacja, czysta segregacja, to jest straszne. Pytanie, czy my możemy z tym coś zrobić, to jest pierwsze pytanie. Ja twierdzę, że ciągle można, bo nie zajmowałabym się tymi dzieciakami czy różnymi rzeczami, gdyby nie można było, ale jest to skomplikowane bardzo. Spróbujemy zresztą się zastanowić w późniejszej części, co możemy z tym zrobić, natomiast teraz... W szkole, jakieś na ustnych standard równamy szanse, tak? Równamy szanse, to jest też... No ale to trzeba niesamowicie przemyśleć, co to znaczy równość szans. To znaczy dostosowanie wymagań, to jest właśnie też... Żeby jeszcze uniknąć tego narzucania swojej kultury, żeby w tym dostrzec wartości z tej kultury, tak? Tu polecam naprawdę Tomka Rakowskiego książki, czy wyniki badań, który zajmował się okręgiem w Wałbrzychu w ogóle. Bieda Szyba robił badania przez Babę, bardzo długo wykonuje te badania, czasem 5-6 lat. Więc siedział tam w tych rodzinach i patrzył na ich praktyki. Zresztą ta książka ma takie tytuł praktycy nie ma, jeśli dobrze pamiętam, tak? Gdzie on pokazał, że to, co mówiłaś właśnie, że to radzenie sobie z biedą, czyli za 5 zł zrobić dla wieloosobowej rodziny obiad, przecież to jest niezwykłe. Jaka to jest kreatywność. Absolutnie, tak. Nas na to nie stać. Ja idę do sklepu, kupuję gotowe, bo nie mam czasu, tak? Ale to jest nieprawdopodobna kreatywność, ekonomia w ogóle, to są najlepsze. Zarządzanie, to jest po prostu taki prezes przedsiębiorstwa. Dokładnie tak, ale my ciągle to będę powtarzać. Jeżeli by stanęła teraz przed nami ta grupa dzieci tutaj, reprezentująca te różne modele życia ze względu na swoje zasoby bądź ich brak, to i tak byłoby nam trudno znaleźć dobrą drogę i dowartościować te dzieci z tymi trudami. No bo inteligencja emocjonalna nie da się spieniężyć, tak? Cele biznesowe się liczą, punkty. Rankingi. Po prostu nie dajmy się uwodzić ciągle tym współczesnym trendem. Tak, no, trzeba być w opozycji i trzeba w dyskomforcie. Dlatego tym jesteśmy słuchać. Jeżeli chodzi o Łukasza Surowca, on dał jakby prawa do tego filmu. Tak, on wie. Tak. Bo tak się zastanawialiśmy, czy to nagrywać, czy nie. No właśnie. Czy później, czy on jest gdzieś w domenie publicznej, żeby na przykład go zabić. Znaczy on mi to dał po prostu, więc to też jest takie dyskusyjne, to może lepiej tego nie nagrywać. Nie, jeżeli nagrywać nie będziemy również ze względu na jakość, ale ewentualnie na przyszłość pytanie, czy moglibyśmy podlinkować jakoś ten film, żeby można tak, było... Bo on mi dał taką próbną w ogóle wersję. Także tak, tego i tak nie, bo ona trochę inaczej wygląda ostatecznie. To jest taka dobra, a ona jest dostępna gdzieś online? Nie. To może być tak? I się zgadza na to. Ja mogę, znaczy ja bym wolała jeszcze pisemną, bo to nie zróbmy tak, że ja Łukasza zapytam, jeśli tak, to on na pewno sam wam da ten wersję, bo jemu też zależy. Tylko teraz, żebyśmy tego nie podszkodzili. To nie filmujemy filmu. Tak. Zresztą bez sensu, kiedy zgasić światło, będzie to koniec. Tak, muszę wyczuć. Czy poprosi Michał? Musimy. W ogóle historia skończyła się bardzo dramatycznie, bo i ona pokazuje też, że Łukasz zrobił wszystko, żeby uwierzyć w ich świat i nas przekonać do tego świata i w jakiś sposób przekonuje. Druga część pokazuje, jak oni już po tym przekonaniu realizują swój ten pustostan. To jest w ogóle bardzo wzruszające.
Ale to, czego nie ma w tym materiale, to to, że tam dochodzi do podpalenia tego pustostanu i ginie człowiek generalnie. Więc skończyło się tak, że znowu wygrali ci, którzy tworzą system i mówią, że tu się nic nie da zrobić, tak? Ale Łukasz udowadnia dalej i dalej, permanentnie jest z tymi bezdomowcami, on się o nich troszczy, on tam do nich jeździ, coś im dowozi, stara się jakoś im pomagać w realizowaniu tych podstawowych potrzeb. Więc robi fantastyczną robotę, pozostając dalej artystą. Niemniej jednak musimy mieć świadomość, że to jest taka, wiecie, walka strasznie utopijna, że nawet jeżeli damy się przekonać, i ja wierzę, że można stworzyć te miejsca, gdzie oni mogą pić, bo czemu miałby nie pić? Dla mnie to jest takie, nie rozumiem ciągle, jakby nie umiem się pogodzić, bo dla mnie to też jest element godności. Jeżeli bogaty może pić, to dlaczego ten biedny nie może pić? Bogatego tak samo mogą być negatywne konsekwencje, tylko że ma systemy, które go zabezpieczają, tak? Natomiast byłoby na pewno dla nas wszystkich w konsekwencji lepiej i bezpieczniej, gdyby oni mieli ulokowanie, ponieważ nie chodziliby wtedy w tych, nie spaliby być może w bramach, nie robiliby tych rzeczy, które tak naprawdę nas denerwują. To jest oczywiście pytanie, ja też jestem utopistką, więc wiecie. Koniecznie tak jest, ale wierzę, że tak może być. Zresztą sztuka ma takie zadanie, żeby mówić o tym, co jest, ale też jak mogłoby być. Blaskie to lubi. Zrobię na tym słowo. A mi na pieczkę. Zaczyna im pomagać realizować to marzenie. Ale ono nie do końca jest jednak tym modelem, który oni proponują. Bo też zwróćcie uwagę, że oni w jakiś sposób się dobrze czują w tym wszystkim. Tak? Oni są zaprzyjaźnieni. Oni nie chcą pomocy rodziny, co artykułują w pierwszej części też. Tak? Więc oni jakby chcą innego świata i właściwie z tych wszystkich rzeczy, które można było zobaczyć, czy z rozmów z Łukaszem, wynika, że oni to, co też Wodiczko podkreśla, Krzysztof, w swoich pracach, że chcą być częścią równoprawną tego świata. Czyli nie, że mamy im wymyślać, tylko oni chcą, żebyśmy ich uznali jako pełnoprawnych obywateli, a nie gorszej kategorii obywateli. To jest to wszystko. Nie wiemy, co to oznacza do końca, tak? To jest nasz problem. Nie wiemy, co by to miało znaczyć. Niemniej jednak jest to bardzo ważne, żeby pomyśleć nad tym, w takim razie, co to może dla nas oznaczać? I znowu w tej naszej pracy z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z dorosłymi. Bo na razie to, co ja słyszę, co, jak dzieciaki mówią o bezdomnych, to jest żół spod kaufa, najczęściej to dzieci mówią. Albo a to taki, wiecie, złodziej, czyli się dołącza rzeczy, które nie są prawdziwe związane, bo tam może ukradnie znicz z tego cmentarza, kto z nas tego nie robi. Jedno dziecko na jednej grobie, nie? Przesady, nie kradną rzeczy. Oni zresztą w tej pierwszej części dużo mówią o tym, jak przynoszą pieniądze. Oni pracują generalnie, to są gdzieś tam zanoszą na złom, ale też właśnie idą gdzieś coś pomagać na straganach, więc ci ludzie generalnie mają pieniądze jakieś, tylko nie chcą na te wszystkie inne rzeczy płacić. Też w ogóle akurat on pracuje z tymi, którzy z jakichś tam powodów stali się bezdomnymi, ale rzeczywiście oni nie negują tego momentu w tym swoim, teraz tak patrzę. Czemu to jak to się samo jakby włączyło, nie? No nie, nie, ja dam, a ja chciałam pierwszą. No właśnie. I bardzo nie wiem. A tam w środku, za pomocą. A w środku wejdzie to jest o, właśnie. Super, dziękuję. To pierwsze. Czy tu za pomocą muszę? Ale może nawet dobrze się stało, bo ta druga część pokazuje też, jak oni sobie z tym poradzili.
Ja będę przesuwać, bo cały czas trwa ponad 20 minut, to nie zdążymy. To ja powiem, zanim będziemy słuchać, to jest to po prostu tak się stało, że między pierwszym projektem a drugim przyszła Straż Miejska i w ciągu dosłownie 15 minut zlikwidowała im ich siedlisko. A ono było niesamowicie zorganizowane w ogóle. Znaczy wewnątrz była pewna kultura, która jak się okazuje była ciekawa, skonstruowana w odróżnieniu od tej, którą widzieliśmy już. Zobaczymy te fragmenty. No jak to pustostan, to jest zajęcie. Łukasz w tym pośredniczył, on im pomagał i donosił materiały. Ja to zbudowali. Tak. Ale i tak. Ej, nie lubię. Ja cię nie. Tutaj to może dodam znowu, bo tu śpiewają akurat. Mogę ten, chociaż to też fajne, bo oni tutaj są tacy weseli i w ogóle. Łukasz jeszcze w międzyczasie, na życzenie też jakby po wielu rozmowach z nimi, stworzył, jeden do tej pory się udało stworzyć kontener. Bardzo podobny projekt powstał w młodej też artystki. Ostatnio dość sporo o tym było, że zrobiła taki kontener, w którym pod imieniem można było wrzucać to, czego potrzebował dany bezdomny. To Łukasz zrobił o wiele wcześniej taki projekt, że dla jakby pod dyktando jednego z bezdomowców stworzył kontener, do którego wrzucane rzeczy mają iść na cele, jakie tam potrzebuje właśnie ten bezdomowiec. Także to ileś tam miesięcy wcześniej przed tą dziewczyną takie działanie i w Katowicach funkcjonuje jeden z tych kontenerów. Nie, później na tym pójdzie. Czy ja mogę jeszcze zadać pytanie? No. Dlaczego używasz słowa bezdomowiec, a nie bezdomowiec? Bo tak też Łukasz mówi. Ja tutaj przepraszam, może powinnam Nie, ja tylko jestem ciekawa, dlaczego tak funkcjonuje też, to słowo, tak, ale tak. Po prostu chciałam zapytać. Jak o tym rozmawialiśmy właśnie 3 tygodnie temu, to też używał cały czas to bezdomowiec. Jakby nie, nawet nie używał innego specjalnie. Albo mówił po imieniu o tych ludziach, Marta, czy tam właśnie Józek. Ta Marta to jest taka szczególna postać, tam bardzo przez nich kultowa i w ogóle, ale najczęściej mówił bezdomowcy. W ten sposób. Czyli to niekoniecznie na przykład ma taką, jest to taką różnicą. Stygmatyzujące, nie. Bo mówimy na przykład niepełnosprawny z niepełnosprawnością, nie? Jakby ten akcent powiedzmy poprawności politycznej powinien być położony na. Że z niepełnosprawnością. I teraz po prostu się zastanawiam, czy tutaj może jest podobna korelacja, nie wiem, korelacja, ona jest czy w ogóle, natomiast z Łukaszem jak rozmawiam, to właśnie używamy tego sformułowania. Nie, ja jakby... Nie, to jest pytanie raczej, czy to jest... Myślę, to jest negatywne, tylko myślałam, tylko czy jest różnica między bezdomnym a bezdomowcem, czy jest jakaś różnica, czy po prostu on, no takie słowo mu się podoba, mi się też podoba, będę go teraz używać, tak? I tylko pytanie, czy ono jest jakoś już naznaczone. Czy coś mamy na myśli, nie? Jak używamy tego albo tego słowa. Znaczy mnie się też akurat dobrze używa tego słowa i nie czuję w nich takiego negatywnego. Nie ma tego bagażu. No więc o to mi chodziło, czy jakby tu chodzi o zaznaczenie tego właśnie tak jak z niepełnosprawnym i z niepełnosprawnością, że jednak nie powinniśmy używać słowa niepełnosprawny, tylko mówić o osobach z niepełnosprawnością. Czy tu jest podobny kontekst? O to mi chodziło. Czy może go nie ma? Czy może go dopiero trzeba stworzyć? Być może tak, bo jakby to jest ciągle temat tabu tej bezdomności. Natomiast bardzo ciekawa rzecz była przy okazji pierwszych takich pokazów wózków dla bezdomnych Krzysztofa Wodiczko, kiedy nawet Milada Śledzińska, która wtedy była kuratorką tej wystawy, używała wózek homelessów. Nie używała nawet polskich sformułowań, tylko szukała w angielskim, tak jakby ten język w Polsce właśnie nie był skonstruowany niestygmatyzująco. Więc to też jest taka rzecz pewno do przepracowania w dużej mierze. Tutaj właśnie idą na przylot tak zwany. Łukasz też podkreślił właśnie, że w związku z tym, że tych bezdomnych umiera około 1000 w ciągu roku, tych, którzy właśnie nie mogą trafić do schronisk z powodu alkoholu,
głównie, chociaż oni tu na przykład mówią, że nawet gdyby nie pił, ale zbiera puszki, to on się boi pójść z tym, bo mu to ukradną w tym schronisku, tak? Że to jest też wiele walorów tego, dlaczego oni tam nie chodzą. Myślę, że znaleźlibyśmy jeszcze więcej. To właśnie mówił, że to jest tak, że państwo, czy też jakby gminy w ogóle się zwalniają, bo łatwiej jest pochować, jest taniej, niż zorganizować im jakąś regularną pomoc. I jakby nic się z tym tak naprawdę nie robi. Zresztą w Cieszynie, nie wiem jak jest w Poznaniu to rozwiązane, ale w Cieszynie jest rzeczywiście ogromna organizacja, która zajmuje się bezdomnością, ale jakby odrzuca, w ogóle nie funkcjonuje temat bezdomnych pijących. W ogóle tak jakby ci ludzie byli przeźroczyści. Natomiast my ich mamy na granicy, tam gdzie mamy swoją świetlicę, około 15 codziennie stoją, bo tam jest zadaszenie duże i to my sobie musimy z nimi radzić, tak? Jakby nikt nas w tym działaniu nie wspiera.